Witajcie w kolejnym filmie. Chciałbym Was na początku troszeczkę przeprosić i siebie wytłumaczyć z tego względu, że filmów nie było, ponieważ ja nie miałem zupełnie czasu i inne sprawy, o których tutaj nie będę mówił, komplikowały mi po prostu dni w taki sposób, że nie miałem kiedy tego nagrywać. Natomiast taki znalazłem fajny feature z Cydii, który chciałbym Wam pokazać. Jeżeli ktoś z Was dużo używa Twittera, czy na przykład dodaje nowe statusy na Facebooku, czy zdjęcia ze swojego telefonu, to TwitkaFly jest takim dodatkiem z Cydii, który moim zdaniem jest niezbędny. Na czym to polega? Polega to na tym, że po to, aby sfaktualizować swój status na Twitterze bądź Facebooku, nie trzeba uruchamiać aplikacji ani Facebooka, ani aplikacji Twittera. Jak widzicie, jeżeli chciałbym dodać sobie tweeta, wystarczy, że dwa razy dotknę status bar. Do ustawienia oczywiście coś nie mogę sobie trafić, no dalej. Ok. Jak widzicie, dodałem tutaj teraz takie okienko, wyskoczyło i mogę tutaj normalnie sobie dodać tweeta do mojego konta. Do tego feature'a, do tego dodatku jest teraz produkowany Facebook plugin. Wygląda to m.in. tak samo, że w tym oto miejscu będzie ikonka Facebooka. Jeżeli będziecie chcieli zaktualizować zarówno konto Twittera i Facebooka, będziecie mogli to zrobić za pomocą tego szybkiego uruchomienia TwitkaFly ze status baru. Możecie oczywiście dodać zdjęcie, dodać kontakt, który chcecie mieć zawarty w Waszym tweetie. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia, to wystarczy połączyć Twittera z tym oto dodatkiem, ustawić sobie Twitter App, jeżeli korzystacie z aplikacji oryginalnej Twittera, bądź jeżeli korzystacie z innych jak Tweetbot, Tweeting czy EchoFone, to możecie też to ustawić. Jak aktywujecie TwitkaFly, czyli dzięki aktywator, możecie sobie ustawić dowolne gesty, którymi chcecie aktywować TwitkaFly i dodawać do niego tweety bądź status na Facebooku sobie zaktualizować. Moim zdaniem jest to przydatne, ponieważ nie trzeba uruchamiać Twittera ani Facebooka, żeby zaktualizować swój status. Jest to sprawdzone, ja tym cały czas operuję. Koszt tego to $1.99. W Cydii, repozytorium BigBoss, TwitkaFly. Tak nazywa się ten feature. O, ja tutaj od góry nie mogę sobie w mój status bar trafić. Ok. I tak wygląda grafika dodania tweeta. I na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Chciałbym Wam pokazać właśnie ten film po to, żebyście zobaczyli tą moim zdaniem bardzo przydatną aplikację. Te średnio $2 nie są jakimś wielkim wydatkiem. Może powiem od razu, że jeżeli chcecie sobie TwitkaFly pobrać z jakichś skrakowanych źródeł, nie będzie on działał, ponieważ nie połączy Wam się ze stroną producenta tej aplikacji i zwyczajnie nie będziecie mogli skonfigurować swojego konta, więc repozytorium BigBoss, $2 i używać TwitkaFly możecie dożywotnie. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, lajkowania, do subskrypcji. Tych filmów będzie przybywać, niemniej jednak ja mam też inne zajęcia i muszę jakoś to wszystko rozgraniczać, natomiast te filmy będą, więc jeżeli ja będę miał tylko więcej czasu, to będę dodał te filmy, bo mam dla Was naprawdę bardzo dużo ciekawych aplikacji, gier i tak dalej. Teraz przyjdą do mnie dwie baterie, które zasponsorowała firma Manzano. Baterie słoneczne, które oczywiście przetestuję. Przyjdzie pokrowiec z pióro, więc jego też Wam na pewno pokażę. Także zapraszam na mój kanał i będzie na nim naprawdę coraz więcej tych filmów. Natomiast tak jak mówię, jeżeli czas pozwoli i wszystkie inne zajęcia uczelniane i tak dalej, to na pewno te filmy będę dodawał regularnie. Cóż, na razie to by było na tyle, więc zapraszam Was i tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.